animacja. Staroświecki szyb windy na środku lasu. Z dołu wyjeżdża podświetlona kabina windy. Otwierają się drzwi. Napis: windą do lasu, odcinek pierwszy. Wycinka czy zalesienie? Dzień. Leśny dukt. Idą dwie dziewczyny. Po ich lewej zaorany piach, po prawej drzewa. No nie wrzucę tego zdjęcia i nikt mi nie uwierzy. Że byłaś w lesie? Nie. Że w ogóle jest jakiś las. Wiesz, to też zaraz wytną. Kto wytnie? Jest zasięg! Jagoda, szybko zrób mi zdjęcie! Malina w białej bluzce w paski podaje telefon Jagodzie w zielonym t-shircie. Jezu, Malina, co to? Jagoda patrzy na ekran. Co? Pająk? Jagoda, weź mi go! Weź mi go, proszę! Jagoda chowa telefon do kieszeni. Zdejmuje plecak. A niech wytną te lasy, a razem z nimi pająki! Wyjmuje z plecaka nożyczki. Niech to wszystko spalą! Podchodzi do Maliny. Przykłada nożyczki do włosów Maliny. Jagoda, co ty robisz? Widok na sosnowy las. To nie pająk. Zobacz, to twoje włosy. Jagoda pokazuje obcięte włosy. Co ty zrobiła? Miałaś rozdwojone końcówki. Można powiedzieć, że od teraz będzie już tylko lepiej. Ty jesteś nienormalna! Moje włosy! Ja cię zam... I tak samo jest z lasem. Nieraz trzeba drzewa wyciąć, żeby las nabrał mocy. Bo nawet jeżeli ci się wydaje, że jest okej, to nie jest. Nic mnie to nie obchodzi! Wycięte, obcięte! Jak ja teraz wyglądam? Odrośnie, nie bój się. A w lesie są nowe nasadzenia i summa summarum lasów jest coraz więcej. Taka jesteś mądra? To mi nosi włosy na głowie! Malina? Rubal! Malina otwiera szeroko oczy. Na bluzce na jej ramieniu siedzi chrząszcz. Widok na sosnowy las. Animacja. Zarysy drzew iglastych. Napis: Nadleśnictwo Oborniki. Na terenie Nadleśnictwa Oborniki sadzonych jest rocznie ponad 500 000 drzew na powierzchni 200 boisk piłkarskich. W tym samym czasie wyjeżdża z lasu 4000 samochodów z drewnem, z którego produkuje się kilkadziesiąt tysięcy produktów. W Polsce lasów przybywa, a żaden, najmniejszy nawet kawałek ziemi po wyciętych drzewach nie pozostaje pusty. Las, podobnie jak człowiek, rodzi się, dojrzewa, starzeje i umiera. W miejsce starego pokolenia pojawiają się młode drzewa. Człowiek użytkuje las od zarania dziejów i w zasadzie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nagle przestaje to robić. No bo skąd wziąć najbardziej ekologiczny surowiec, jakim jest drewno? Jeśli my przestaniemy korzystać z naszego drewna, w lasach tropikalnych wytnie się go zdecydowanie więcej. Zachowanie równowagi pomiędzy wycinaniem a nowymi nasadzeniami daje gwarancję ciągłości istnienia lasu. Napisy końcowe. Wystąpiły Blanka Kęstowicz, Alicja Koga. Napis. Windą do lasu. Kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki, uwzględniającą potrzeby niepełnosprawnych.